Cześć! Jeżeli tak jak ja możecie pochwalić się epickimi wręcz zdolnościami hodowli kwiatów domowych, to z pewnością zainteresuje Was nowa propozycja od wydawnictwa Lucky Duck Games, czyli doniczki, czyli taki bezpieczny sposób na hodowlę kwiatów i urządzenie wnętrz. Zapraszam do oglądania. Teraz o co chodzi w samej grze. Będziemy tutaj układać nasz dom, który będzie składał się z kart. Mamy tutaj dwa rodzaje kart, karty pomieszczeń oraz karty roślin. Z tych kart będziemy tworzyć siatkę w trzech rzędach po pięć kart. Karty będziemy układać naprzemiennie w sposób szachowy, czyli raz kartę roślin, raz kartę pomieszczeń. I będziemy to robić w taki sposób, żeby po pierwsze zapewnić jak najlepsze warunki oświetleniowe dla naszych roślin, których wymagania mamy tutaj wskazane. Natomiast nasze pomieszczenia będą miały informacje tutaj na każdej z krawędzi, jakie jest naświetlenie poszczególnych pomieszczeń. Dodatkowo, jeśli widzicie tutaj na dole, to jest informacja, jakie kwiaty lubią dane pomieszczenia. I jeżeli uda nam się jeszcze umeblować taką kartę, czyli położyć tutaj żeton jakiegoś przedmiotu, który też będzie kolorystycznie nawiązywał do tego pomieszczenia, no bo przecież lubimy, jak wszystko ładnie kolorystycznie się spina, to dostaniemy dodatkowe punkty na koniec rozgrywki. A teraz przyjrzyjmy się kartom bliżej. W grze Doniczki mamy pięć rodzajów kwiatów. Mamy kwiaty kwitnące, sukulenty, nietypowe, pnące i liściaste. I dla ułatwienia, oprócz tego, że mają różne tutaj ikonki, mają banery w poszczególnych kolorach, które będą nawiązywać do kolorów pomieszczeń. Tak jak w przypadku roślin, mamy również pięć rodzajów, pięć kolorów pomieszczeń. Na każdej karcie znajdziecie informację, jakie ma wymagania nasłonecznienia dany kwiatek. Czasami będzie to tylko i wyłącznie jedna roślinka, natomiast są też roślinki, które będą mogły mieć dwa lub nawet trzy rodzaje oświetlenia, które im pomagają rosnąć. Na karcie rośliny znajdziemy również informację, jak bujna może być nasza roślinka i jeżeli osiągnie aż tyle poziomów wzrostu, dostaniemy tyle punktów zwycięstwa. I teraz jak robimy, żeby nasza roślinka czuła się doskonale w naszym domu? Nasza roślinka będzie się czuła doskonale, jeżeli będziemy spełnić jej wymagania dotyczące naświetlenia. Czyli za każdym razem jak spełnimy jej wymaganie dotyczące sposobu naświetlenia, dokładamy na karcie żeton bujności. W tym momencie z 8 mamy już jeden. Dołożymy drugi. Trzeci, czwarty i teraz się pewnie zastanawiacie, skąd wziąć 8, skoro tylko 4 boki ma każda karta. Otóż w grze mamy jeszcze 3 rodzaje znaczników. Mamy nawóz, łopatkę i konewkę, które mogą nam przyspieszyć wzrost naszej roślinki. Rośliny to jedna rzecz, ale mamy również tutaj karty pomieszczeń. Jak widzicie, mamy tutaj informacje, jakie rośliny lubią dane pomieszczenia. I jeżeli uda nam się dołożyć tutaj do boków karty z takimi roślinami, czyli w tym przypadku sukulenty, jak widzicie, tutaj już bym miała jeden punkt zwycięstwa, no to będziemy starali się tak układać te nasze karty w siatce, żeby spełnić jak najwięcej takich wymagań. Ale uwaga, mamy jeszcze tutaj takie miejsce, to jest na wyposażenie dodatkowe, czyli umeblowanie naszego pokoju. I jeżeli dołożymy znacznik w tym samym kolorze, to już każda karta, która będzie sąsiadowała z tą kartą, będzie miała nie jeden punkt zwycięstwa, a przyniesie dwa. No i na czym polega sama rozgrywka? Polega na tym, że w swojej turze będziemy musieli dokonać wyboru, który znacznik przedmiotu, z którą kartą, czy pomieszczenia, czy rośliny, będziemy chcieli dołożyć w tej turze do naszej siatki. Bo tak jak mówię, będziemy musieli to zrobić natychmiastowo, nie mamy tutaj innej możliwości. Natomiast sam przedmiot, mamy tutaj schowek na jedną rzecz, którą możemy przechowywać i dołożyć do naszej siatki w późniejszych etapach.
I kiedy gra się kończy? Gra się kończy w chwili, kiedy nasza siatka, nasz dom zostanie stworzony z 15 kart. Wtedy liczymy punkty zwycięstwa. To, co szalenie mi się podoba w doniczkach, to jest prostota zasad. I uwaga, to jest gra absolutnie dla każdego, z racji tego, że oprócz tego, że szybko ją wytłumaczymy i szybko w nią zagramy, to tak naprawdę możemy stopniować jej trudność. Mamy tutaj kilka trybów rozgrywki. Możemy grać w sposób standardowy, możemy dołożyć cele, możemy grać jednoosobowo, możemy grać rodzinnie. Wszystko zależy od tego, z kim będziemy chcieli zasiąść do rozgrywki. Czyli gra w jednym pudełku zawiera naprawdę bardzo dużo możliwości. Oprócz tego, że cała talia kart, która jest tutaj zawarta, sprawia, że ta regrywalność jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To, że mamy tutaj naprawdę bardzo dużo możliwości modyfikacji naszego ruchu, czyli tak jak w kaskadzie mieliśmy szyszki, tutaj mamy rękawiczki, które będziemy mogli na kilka różnych sposobów wykorzystać do tego, żeby nasz wybór był bardziej taki świadomy, bo wybieramy tutaj i to jest tylko tak naprawdę początek naszych decyzji, bo potem musimy to dołożyć tak do naszej siatki, żeby przyniosło nam jak najwięcej punktów zwycięstwa. Jest to naprawdę świetna gra logiczna i jeżeli lubicie takie tytuły jak Kaskadia, jak Azul, no to zdecydowanie powinniście się zainteresować doniczkami. I jeżeli, tak jak z początku filmu, jesteście tak lewi do hodowania roślin, a jednocześnie kochacie je, no to zdecydowanie doniczki są najbezpieczniejszym sposobem hodowania roślin w domu. Trzymajcie się ciepło, cześć!